Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam kolejny zimowy zapach. Typowy właśnie teraz taki rozgrzewający na tą aurę, którą mamy w tej chwili. I według mnie ten zapach, który teraz Wam pokażę, jest takim zapachem, który jest wręcz idealny ze wszystkich tych zapachów, które do tej pory pokazywałam i które będę pokazywała właśnie na dokładnie tą porę roku, jaką mamy teraz. A mowa jest o zapachu Franceski Bianchi Under My Skin. Pokażę Wam najpierw, jak wygląda flakonik. I za chwilę przeczytam nuty i powiem Wam, co o tym zapachu myślę i jakie są moje wrażenia. Ten zapach poznałam dopiero w tym roku, chociaż markę Francesca Bianchi znam już od jakiegoś czasu. Bardzo długo byłam ciekawa tych zapachów. Zaraz Wam opowiem. Tak wygląda flakonik Under My Skin. Flakonik jest bardzo prosty, z grubego szkła, płyn w środku ma bardzo ciemny kolor. Na etykietce mamy nazwę, taki księżyc na tle nocnego nieba z gwiazdami i po prostu napis Francesca Bianchi. Z tyłu nie ma nic, pod spodem są takie informacje podstawowe jak zawsze. Zwykły atomizer, od razu się piknę teraz, żeby na bieżąco też być z tym zapachem, chociaż testowałam go już od kilku dni i też czekałam teraz na to pojedyncze psiknięcie się dzisiaj tym zapachem, nie psikałam się nim wcześniej, ponieważ to jest taki zapach, który też nie bez powodu psikam go bezpośrednio na skórę pod swetrem, a nie na sweter. Zaraz Wam powiem dlaczego. To jest taki zapach, który jest tak intensywny i tak nasycony, że właśnie dlatego specjalnie teraz czekałam na to jedno psiknięcie do filmiku. Nie robiłam tego przedtem, bo bałam się, że po prostu jeżeli psiknę się teraz jeszcze w trakcie filmiku jeden raz, to będzie już dużo za dużo. Tak wygląda pudełeczko. Zwykłe białe pudełeczko z takim samym obrazkiem jak na flakoniku. Tutaj mamy jeszcze ten obrazek z księżycem na tle nocnego nieba, z tyłu są informacje. To jest flakonik 30 ml. On wygląda na dosyć spory. Natomiast te 30 ml płynu, które mamy tutaj, one wystarczy nam z pewnością na bardzo długi czas. Więc jeżeli ktoś miał do tej pory do czynienia z zapachami tej marki i martwił się o to, dlaczego zapachy tej marki są sprzedawane w tak małych pojemnościach i że może to być później jakiś problem, to absolutnie nie ma się czym martwić, dlatego że są to bardzo mocne perfumy. Przeczytam Wam najpierw nuty zapachowe i zaraz przejdę do reszty. Nuty przyprawowe: czarny pieprz, lawenda, grejpfrut, korzeń irysa, goździk, róża, skóra, kastoreum, balsam peruwiański, ambra, balsam tolu, drzewo sandałowe, ale autorka zaznacza, że w tym zapachu użyła kilka rodzajów drzewa, piżmo, kostowiec, wanilia, mek dębowy i fasola tonka. Czyli już od razu możemy zwrócić uwagę na to, że zapach ten jest niezwykle bogaty w skład i zwraca na to od razu uwagę, że możemy się spodziewać czegoś niesamowicie takiego bogatego. I tak faktycznie jest. Ten zapach jest zapachem niezwykle intensywnym i rozgrzewającym, a główny charakter tych perfum, jaki jest wyczuwalny od samego początku i jaki zostaje z nami podczas ich używania do samego końca, jest to, że mają one charakter przede wszystkim zwierzęcy. Są to takie perfumy z takiego rodzaju, tak zwanych perfum takich animalnych. I chociaż tutaj mamy we wszystkich, no wszystkich, w większości opisów, z jakimi będziemy mieć do czynienia w przypadku tego zapachu, jest zwracana uwaga na to, że są to perfumy skórzano-pudrowe. Te kwiaty, które tutaj, ponieważ mamy tutaj i masło irysowe, więc jest nadany taki element pudrowości, ale to jest taka pudrowość skórzano-drewniana, nietypowa, nie do końca taka oczywista.
Jeżeli mowa tutaj jest o kwiatach, to na pewno musimy wziąć pod uwagę, że to wszystko jest w takim wydaniu bardzo mocno skórzanym. To nie jest taki bukiet kwiatów, jakiego gdzieś tam moglibyśmy oczekiwać, znając, używając na co dzień typowo kwiatowych perfum. Absolutnie trzeba się tutaj uzbroić w tą świadomość, że to jest coś zupełnie innego. Jaki jest zapach Under My Skin Francesca Bianchi? Jest niesamowity ten zapach, to muszę Wam od razu powiedzieć, ponieważ wiem, że krążą na temat tej marki różne opinie i myślę, że jeżeli ktoś z Was, jeżeli oglądacie teraz ten film i interesuje Was ta marka, gdzieś tam czytaliście coś o niej, to proszę absolutnie się nie sugerujcie żadnymi takimi może mniej pozytywnymi opiniami na temat tej marki. I po prostu idźcie sobie sami przetestować te zapachy, ponieważ opinie negatywne czasami, może negatywne to złe słowo, takie pewne niepokoje. Perfumy Franceski Bianchi wzbudzają w użytkownikach pewne niepokoje. One wynikają, moim zdaniem, między innymi z pewnej rzeczy, o której powiem zaraz. Natomiast jeszcze wracając do samego zapachu, chciałabym przede wszystkim podkreślić, że to jest zapach, który mi się też kojarzy z taką bardzo konkretną sytuacją, o której zawsze myślę, kiedy używam tych perfum. Mianowicie to jest zapach dla mnie, oczywiście, jest to zapach takiej skandynawskiej chatki drewnianej, w której mamy mnóstwo, oczywiście poza tym, że mamy tam mnóstwo drewna, ale mamy tam mnóstwo skór i również takich skór, które są z jakichś takich wypreparowanych zwierząt, bo w tym zapachu mamy coś takiego, co kojarzy nam się z jakimś futrem. Chociaż absolutnie też nie jest to takie futro, jakie znamy na przykład z zapachu Zoology z Hyrax. To też nie jest to. Tutaj mamy więcej nut przyprawowych i nut skórzano, takich właśnie pudrowych. Co tak jak właśnie wymieniłam w tym spisie, jest zauważalne. Goździk również jest tutaj zauważalny, chociaż nie dominuje. A goździk, jak wiemy, potrafi właśnie zdominować. Tutaj tak nie jest. Jest to wszystko bardzo ładnie połączone. I ten zapach właśnie kojarzy mi się z taką gdzieś skandynawską, czy w Norwegii, czy w Szwecji, jakąś chatką pod lasem, pełną drewna, pełną skóry, pełną takiego niepokojącego nastroju. Dlaczego akurat skandynawską? Dlaczego nie jakąś taką inną, w innym kraju? Dlaczego właśnie taką, z takim miejscem się to kojarzy? Z tego powodu, że ten zapach ma w sobie coś takiego, że jest on przestrzenny. To znaczy ta skóra, z którą mamy tutaj do czynienia, ma taki ozonowy aspekt. I ten ozonowy aspekt też moim zdaniem pięknie zaobserwujemy w konkretnej sytuacji, kiedy użyjemy tego zapachu w taki sposób, jak ja go zaaplikowałam dzisiaj, czyli bezpośrednio na skórę, nie na odzież, tylko jedno psiknięcie i po prostu już sobie będziemy z nim dzisiaj żyć, też w takiej dosyć chłodnej pogodzie i on będzie bardzo ładnie pracował z naszą skórą i z naszym ciśnieniem krwi. Wtedy zaobserwujemy te wszystkie składniki, jak one bardzo ładnie przechodzą i jak ładnie się eksponują. I właśnie w takiej sytuacji dostrzeżemy ten ozonowy aspekt i to się kojarzy z tym, jakby te wszystkie właśnie skóry i drewna i te przyprawy były przewiane takim świeżym, zimnym wiatrem. To wszystko jest właśnie takie przewiane wiatrem, chłodnym wiatrem i dlatego ten zapach kojarzy właśnie mi się z takimi miejscami chłodniejszymi, ale właśnie pełnymi drewna i skóry, czyli też właśnie z takim miejscem pod lasem. Dlaczego pod lasem? W składzie wymieniłam dwa rodzaje balsamu. Jeden balsam peruwiański, drugi balsam tolu. To są oba balsamy pozyskiwane z tego samego drzewa, które się nazywa woniowiec. Sprawdzę dla pewności. Tak, woniowiec balsamowy. Chyba balsam, woniowiec balsamowy. Możecie mnie poprawić w komentarzu. W
W każdym bądź razie są to dwa balsamy pozyskiwane z tego woniowca. Natomiast jeden, ten peruwiański, jest to balsam, który pozyskuje się w taki sposób dosyć mocnej obróbki mechanicznej kory. Po prostu człowiek musi to dosyć mocno tam nad tym popracować, żeby wydobyć właśnie ten soczek, który pachnie i który jest używany w perfumach, który ma właśnie taki waniliowo-cynamonowo-przyprawowy aromat. Natomiast ten balsam Tolu to jest też balsam z tego woniowca, natomiast jego wydobycie jest troszeczkę bardziej taką, powiedzmy, naturalną, ale też w cudzysłowiu metodą, troszkę inną. On wycieka po prostu z kory, po gdzieś tam nacięciu, uszkodzeniu kory. No też nie do końca jakby naturalne, bo też gdzieś tam człowiek to musi nad tym popracować, ale już nie tak bardzo. To jest też podobny aromat tego balsamu do tego peruwiańskiego i one gdzieś tam bazują na tym samym drewnie, tylko różnią się ich metody pozyskiwania. To już tam są takie profesjonalne szczegóły, które wiedzą osoby, które nie zajmują się tym, żeby to jakby pracować nad tymi składnikami, żeby one się później nadawały do perfum. W każdym bądź razie, a oczywiście też jeszcze chciałam wspomnieć, że oba te balsamy są również używane w takiej tradycyjnej medycynie ludowej, no różnych tam, na różne dolegliwości, czy różne tematy po prostu. To już jakby też nie wnikałam w to szczegółowo, nie jest to takie dzisiaj istotne. W każdym bądź razie są to po prostu składniki naturalne. To, co jest tutaj istotne i dosyć takie od razu rzuca się w mój nos i w moje oczy, to, że mamy tutaj również do czynienia z castoreum. O castoreum mówiłam również przy okazji filmiku o perfumach Bupr marki Zoologist, czyli castoreum jest to taka wydzielina z okolic odbytu bobra, której używa się do utrwalania perfum, ale również ona ma swój zapach i również z jej pomocą tworzy się właśnie takie perfumy o takim zwierzęcym charakterze. Może kiedyś to było bardziej tak, że ona była tylko takim utrwalaczem. Teraz w tych nowoczesnych perfumach, kiedy gdzieś tam te niszowe marki dążą do tego, żeby tworzyć te wszystkie perfumy, które mają gdzieś tam albo naśladować zwierzęta, albo ich życie, albo jak w przypadku tego zapachu. Teraz przepraszam, ale będzie troszeczkę głośno przez dzwony. W przypadku tego zapachu one mają tworzyć taki bardzo seksowny, zwierzęcy charakter, ponieważ ten zapach nie ma na celu przypominać, tak jak u zoologista, bobrów, tylko właśnie tworzyć coś takiego, co będzie takie niepokojące i dzikie. I w tym miejscu warto jest wspomnieć o tym, nie wiem czy widzieliście, jeżeli interesowaliście się tą marką, że Francesca na swojej stronie obok tych perfum pokazała taki obraz namalowany przez artystę, który zainspirowany właśnie tym zapachem namalował to, co właśnie gdzieś tam w jego wyobrażeniach powstało. I ten artysta nazywał się Chester Gibbs i on namalował taki obraz postaci, które wyglądają jakby tańczą, ale tak naprawdę jest to scena erotyczna, jeżeli się bliżej przyjrzymy. Bardzo mocno są tam też na tym obrazie zarysowane na czerwono męskie genitalia. W związku z czym od razu już mamy podany taki bardzo seksualny i dziki, pierwotny charakter tego, tej jakby wizji tego artysty, który gdzieś tam obcował właśnie z tymi perfumami i takie obrazy skojarzyły mu się. Sama Francesca też mówi o tym, że ten konkretny zapach tworząc miała na myśli to, że chciała stworzyć właśnie takie perfumy dzikie, bardzo erotyczne, które będą odzwierciedlały taką właśnie animalną, dziką stronę miłości, wracały gdzieś tam do tych pierwotnych tematów,
ale podane w bardzo nowoczesny sposób. I moim zdaniem tej nowoczesności nadaje właśnie połączenie skóry z masłem irysowym, osadzonej gdzieś tam na tych nutach kwiatowych. To są perfumy uniseksowe i one pięknie wybrzmiewają również na kobietach, jak i na mężczyznach. Mamy tutaj również w składzie lawendę, która najczęściej właśnie jest składnikiem perfum męskich, chociaż nie tylko oczywiście, natomiast taka przeważająca właśnie ilość perfumów męskich jest z nutą lawendową. Tutaj, jeżeli ktoś boi się lawendy, to od razu mówię, że tutaj lawenda w sposób bezpośredni nie jest wyczuwalna. Ona nadaje takiej elegancji dla tego zapachu. Ona powoduje coś takiego, że kiedy ja używam tych perfum, one są na mnie ciepłe i przyprawowe, ale też przestrzenne. Natomiast kiedy na przykład mój mąż używa tych perfum, to one są troszeczkę takie na nim twardsze i dzięki temu, że jest ta lawenda, po prostu nadają takiej elegancji i jak kameleon zmieniają swój charakter na męski, chociaż na mnie są stuprocentowo damskie, na nim są stuprocentowo męskie, po prostu są inaczej wyczuwalne na kobietach i mężczyznach, więc to jest też ich taka cecha. W ogóle większość zapachów Franceski Bianchi ma taki charakter bardzo sensualny i podobnym zapachem również w ofercie tej holenderskiej marki jest zapach Dark Side. Zapach Under My Skin jest, nie wiem czy wspominałam, z 2017 roku, więc ma on kilka lat, ale też nie jest taki stary. Under My Skin to jest ten, natomiast Dark Side jest zapachem też Franceski Bianchi, podobnym jeśli chodzi o pewien taki animalno-ciepły klimat, ale Dark Side jest zapachem zdecydowanie dużo słodszym. Więc jeżeli, to teraz mówię do kobiet, jeżeli będziecie miały do czynienia z tym zapachem i uznacie, że on jest dla Was jednak zbyt wytrawny, zbyt skórzany, zbyt taki gorzki, ponieważ on ma w sobie taką gorycz, to jest taka twarda, czarna skóra, to zwróćcie wtedy swoją uwagę i pamiętajcie o tym, żeby przetestować jeszcze Dark Side, bo może się tak okazać, że jeżeli ten jest dla Was zbyt męski, to Dark Side będzie dla Was idealny, gdyż w zapachu Dark Side motywem przewodnim jest miód i to, co się jakby wokół tego miodu kręci, ma on taką słodko, miodowo-przyprawową nutę i być może będzie odpowiedzią dla osób, dla których Under My Skin jest zapachem zbyt trudnym, zbyt takim właśnie kojarzącym się z tymi bobrami i z tym wszystkim, co no to nie jest dla każdego. Zdecydowanie to są takie perfumy niszowe, które są dla pewnej grupy odbiorców, którzy się nie boją eksperymentować z perfumami, którzy nie myślą w takich kategoriach, że jestem kobietą, założę takie skórzane perfumy, czy nie będę męsko pachnieć, jak to będzie. Nie, to na pewno nie jest dla takich osób, bo takie osoby się zamęczą z takimi perfumami. To są takie perfumy, które mogą gdzieś tam przytłoczyć przy nieodpowiedniej aplikacji. Może nastąpić taka sytuacja, że będziecie się czuli, że to jest taka pewna ich wada, o której też chcę wspomnieć, że możecie się poczuć, że to perfumy Was noszą, a nie Wy nosicie perfumy, jeżeli nie lubicie eksperymentować. Ja absolutnie takiego wrażenia nie mam na sobie, ale też staram się obiektywnie podchodzić do tego i chcę o tym wspomnieć na wypadek, gdyby ktoś chciał ten zapach zakupić w ciemno. Bo wiem, że wśród moich słuchaczy też są tacy koneserzy, którzy czasami kupują w ciemno perfumy i w przypadku tych perfum myślę, że warto wcześniej kupić próbkę, czy pójść do perfumerii i przetestować. Można w Warszawie sobie ten zapach przetestować na pewno w perfumerii niszowej House of Merlot, natomiast czy w innych miastach w Polsce, to musicie sobie sprawdzić w internecie. Natomiast próbkę przez internet też można zamówić. W jaki sposób aplikować ten zapach? To jest bardzo ważne. O czym wspomniałam też na początku, że jeszcze do tego tematu wrócę i on jest bardzo ważny, ponieważ w przypadku tych perfum sposób aplikacji ich decyduje o tym,
jak on się będzie nam nosił i jakie będzie wrażenie robił na nas i na innych. To znaczy, jeśli to na pewno nie są takie perfumy, które możemy sobie tak po prostu wziąć i się tak popsikać. Absolutnie tego nie róbcie. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do takiej aplikacji perfum i będziecie mieli do czynienia z tym zapachem, to proszę nie róbcie tego. Wtedy perfumy mogą zrobić na Was złe wrażenie. Mogą Was przytłoczyć. Intensywność tych zwierzęcych składników, jak będzie tu zbyt blisko twarzy, na włosach, może spowodować migrenę, może spowodować jakieś mdłości. To jest ekstrakt. To są perfumy, które mają 25% perfum jakby w perfumach. To jest bardzo dużo. Nawet Hyrax Zoologista, który jest tak intensywnym zwierzęcym zapachem, ma 20%. Perfumy, które mają 25%, to są takie perfumy, które dosłownie wychodzą nam z szafki. One aż pachną przez te wszystkie tutaj, przez te wszystkie opakowania. Jeżeli użyjemy ich zbyt dużo, może się to skończyć bardzo źle dla nas i dla otoczenia. Przypominam o tym, że w związku z tym, że mamy do czynienia z ekstraktem, również musimy się przygotować na minimum 12-godzinną trwałość perfum. Na odzieży to będzie oczywiście kilka dni, tak naprawdę do kolejnego prania. Na skórze no to myjemy się częściej, wiadomo, więc te 12 godzin to na pewno z nami te perfumy będą przy takim pojedynczym siknięciu. Jeżeli zaaplikujemy w taki sposób, jak ja to dzisiaj zrobiłam, czyli delikatnie na skórę pod ubraniem, perfumy będą ładnie pracowały razem z moim ciśnieniem krwi, z moim nastrojem, z moimi ruchami, z tym, co będę robiła. Będą takie momenty, że będą troszeczkę wygasały w ciągu dnia i będą takie momenty, że one będą do mnie wracały. Jeżeli teraz wstanę dosyć gwałtownie, jeżeli zrobię coś, ten zapach ode mnie wyjdzie i będzie znowu ze mną i ja go poczuję, jeżeli będę tutaj przez dłuższy czas siedziała sobie spokojnie, w pewnym momencie przestanę go czuć. Oczywiście on cały czas będzie. Po prostu będzie pracował razem z moim ciałem, z moim organizmem. Jeśli popsikamy sobie te perfumy na odzież, no to po prostu będziemy je czuć non-stop. Wtedy już nie będzie tak, że one pracują. One będą bardzo intensywne przez cały czas. Cały dzień będziemy mieć po prostu taki bardzo intensywną chmurę zapachu. Więc przy takiej aplikacji, ten drugi rodzaj na odzieży, mogą później być też takie negatywne wrażenia, że perfumy są zbyt przytłaczające, że są zbyt intensywne, że ktoś nie miał umiaru, że ktoś nie miał jakby takiego wyczucia, że to jest wszystko za dużo na raz i tak dalej. Ale to jest moim zdaniem niewłaściwa aplikacja. Jest to wynik po prostu takiej zbyt nachalnej aplikacji, niewłaściwej. W tym konkretnym przypadku taka aplikacja na odzież nie jest dobra. Tutaj musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z bardzo stężonym ekstraktem, który najlepiej pokazuje swoje wszystkie najbardziej pozytywne strony przy bardzo delikatnej aplikacji na skórę i wtedy możemy sobie obserwować rozwój perfum. Wtedy zauważymy te wszystkie przestrzenne, ozonowe, skórzane nuty, które tutaj są. Wtedy to wszystko nabierze elegancji, charakteru, ekstrawagancji, wytrawności i jeżeli w taki sposób zaaplikujemy, to spokojnie można pójść do pracy i nie powinno być tutaj problemu. Natomiast przy takiej aplikacji na odzież to ja bym do pracy na pewno nie poszła, bo to jest zdecydowanie zbyt intensywne. Jeżeli macie te perfumy lub znacie kogoś, kto macie możliwość przetestować, przetestujcie sobie te oba sposoby i zaobserwujcie, co myślicie o tym. Czy to, co mówię, faktycznie również sprawdza się na innych osobach, czy takie moje wrażenia na ten temat są tutaj również waszymi wrażeniami, czy może tak nie jest. Dajcie mi również znać, czy znacie tą markę Francesca Bianchi, jakie zapachy macie tej marki, jakie są wasze przemyślenia, czy macie właśnie Under My Skin, co o tym myślicie, czy również uważacie, że jest to ultra seksowny zapach dla kobiet i mężczyzn, który po prostu powoduje, że wydobywa taką zwierzęcą, dziką aurę i kojarzy się z takimi pierwotnymi
uczuciami i miejscami, z lasem, z drewnem, z chatką w głuszy, z zimnym wiatrem, ponieważ jest to zapach idealny na zimny wiatr, gdyż każdy kolejny powiew wiatru wydobywa z niego jeszcze taką głębię i coś takiego niesamowitego. Przy czym zapach jest niesamowicie również elegancki. Dajcie o tym wszystkim znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa wrażeń innych osób na ten temat, ponieważ w moim otoczeniu tylko ja używam tych perfum, więc jak na razie nie miałam możliwości skonfrontować również zdania innych osób. I czekam na komentarze. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jest on troszeczkę długi, chociaż starałam się szybko mówić, ale zapach jest po prostu tak ciekawy, że jest tyle rzeczy można o nim powiedzieć, dlatego film jest taki długi. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Pa, pa!